Rząd powinien od piątku uruchomić wszystko. Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje sytuację na Krupówkach. Ludzie przyjechali do hotelu, chcą gdzieś wyjść i coś zjeść, nie mają gdzie, więc urządzają imprezę na ulicy. Gdyby były otwarte restauracje, zjedliby w nich, pogadali i poszli spać do hotelu. Tak sytuację w Zakopanem komentował Władysław Kosiniak-Kamysz w programie Graffiti w Polsat News. Trzeba otworzyć restauracje i siłownie w reżimie sanitarnym, bo gdy to nie następuje, dochodzi do baletów na Krupówkach w Zakopanem, mówił Marcinowi Fijałkowi w Polsat News szef Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza, błędem było otwarcie części gospodarki w reżimie sanitarnym i pozostawienie drugiej części zamkniętej na klucz. Rząd powinien od piątku uruchomić wszystko w reżimie sanitarnym, uznał. Nie ma takiego innego kraju. Zdaniem lidera ludowców cała gospodarka otwarta w reżimie sanitarnym jest bezpieczniejsza dla życia i zdrowia niż takie połowiczne działanie, jak obecnie realizowane przez rząd. Kosiniak-Kamysz zauważa, że tylko Polska zamknęła hotele. Nie ma takiego innego kraju, przekonywał. Podał też przykład Szwajcarii, która pozostawiła otwarte stoki narciarskie. Zapytany przez prowadzącego Marcina Fijołka o pozew zbiorowy przedsiębiorców z branż objętych surowymi obostrzeniami, którego złożenie zapowiadały PSL Koalicja Polska, potwierdził, że jest on przygotowywany. Zjednoczona Prawica przestaje funkcjonować. Kosiniak-Kamysz odniósł się również do proponowanego przez PiS podatku od mediów. Określił projekt jako zły. Wicepremier Jarosław Gowin mówi, że nie poprze haraczu dla mediów. Jeżeli tak jest, to znaczy, że Zjednoczona Prawica przestaje funkcjonować. Rządzący nie są w stanie zbudować stabilnej większości wokół najważniejszych projektów, stwierdził szef PSL.